Witam serdecznie. Dzisiaj zaczniemy zastanawiać się, dlaczego utwór Horacego pod tytułem *Exegi Monumentum* jest tak ważnym dla kultury i literatury tekstem. Dobrze. O Horacym już troszeczkę wiemy. Ci, którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć, albo sobie przypomnieć, no to niech sobie obejrzą dwa poprzednie materiały które nagrałem o jednym z moich ulubionych poetów. O, nich, o nim jeszcze można mówić dużo. Jeszcze parę innych tekstów można dołożyć. Ja chyba w tym sezonie mojego kanału zatrzymam się na Exegi Monumentum, a w przyszłym roku gdzieś tam dodam być może jeszcze inne dwa teksty Horacego i przyjrzę im się przez moje własne okulary. Dobrze, ale dzisiaj "Egzegi Monumentum. Zanim jednak przejdę do Samego omawiania tekstu być może niektórych to drażni, że wrzucam tutaj jakieś konteksty, komentarze. Proszę Was, żebyście sobie coś wyobrażali, ale taka jest moja metoda pracy. Jeżeli szukacie zwykłego streszczenia, no to u mnie tego nie ma. Tak? U mnie nieco, nieco głębiej, nieco, nieco szerzej pojawiają się te treści i staram się dokładać kolejnych warstw. No więc dobrze, no to zacznijmy. Wyobraźcie sobie teraz, że mamy rok 3000. W kierunku planety Ziemia mknie olbrzymi meteoryt, i kiedy uderzy w naszą macierzystą planetę, no to nic z niej nie zostanie. Tak, krótko mówiąc, jesteśmy na kursie kolizyjnym i niewiele da się zrobić, żeby. Aby z tego kursu zejść. Ale dysponujemy taką technologią, takimi, tak, takimi zdobyczami cywilizacyjnymi, które pozwolą nam uratować większość ziemian i pozwolą nam zabrać, zabrać naszą cywilizację w kosmos. No to co z sobą zabieramy? No to na pewno zabieramy. E, Triliony, milionów, gigabajtów, albo terabajtów danych, tak? Wszystko to, co zgromadziła nasza cywilizacja e, światowa, zostaje zapisane na jakichś tam dyskach kosmicznej wielkości pendrive'ach i to ze sobą zabieramy, tak? E, dokumentujemy nasz dorobek cywilizacyjny. Być może zabieramy też, jak Noe, na swoją arkę zwierzęta, ale pewnie bardziej zabieramy jakiś materiał Genetyczny, żeby na przyszłej ziemi te rośliny, fauna, flora mogły się rozwijać. Ale co na przykład z wieżą Majfla? Co na przykład z piramidami egipskimi? A co na przykład z Wawelem? Albo z wielkim chińskim murem? Co z tym robimy? Przecież tego zabrać nie można, prawda? No nie spakujemy chińskiego muru. Na nawet najbardziej pojemny statek kosmiczny, nie zabierzemy go ze sobą. A jeżeli chiński mur, to, dla, to dlaczego nie na przykład Wawel? Albo dlaczego nie e, dlaczego nie Big Bena z Londynu? Odpowiedź jest jasna. To są ogromne budynki, to są ogromne konstrukcje i tego się nie da zabrać ze sobą, prawda? Ale jeżeli nawet obfotografujemy każdą cegiełkę z tych budynków, każdy detal, każdy szczegół. Czy jesteśmy w stanie to ze sobą zabrać? Tak, ale czy to będzie to samo? No nie, ponieważ to będą tylko i wyłącznie odwzorowania graficzne, nawet jeżeli będziemy mieli technologię 10D zamiast 4K, zamiast 4K i tam 3D czy 4D, to i tak to nie będzie to samo. Zostawimy na tej planecie skazanej na porażkę. Zostawimy chiński mur, Wawel i te wszystkie nasze wielkie, potężne budowle, pomniki. Mosty i tak dalej. I tak dalej. Ale co możemy zabrać ze sobą i to nie straci na jakości? Ano na przykład poezję choracego. Dlaczego? Dlatego, że możemy ją przepisać. Dlatego, że możemy ją yy, skopiować, dlatego, że nawet możemy ją zapamiętać. A więc bardzo prosty wniosek. Wszystko to, co nie ma swojego materialnego kształtu, a ma kształt, który umożliwia. Multiplikacje bez straty jakości, wszystko to ocaleje. Także ocaleją być może piosenki, ocaleją być może wiersze, być może ocaleją powieści, dlatego że one skopiowane nie tracą niczego na swojej jakości, na swoim oryginale. Możemy się nauczyć Horacego po łacinie i to będzie dokładnie ten sam Horacy, który pojawił się w starożytności, i to będą dokładnie te same słowa. Ale nie skopiujemy dokładnie forum Romanum, Koloseum czy innych wielkich rzymskich budowli. Niech nam to da do myślenia przez chwilę. Dobrze, no teraz przejdźmy już bezpośrednio do wiersza. E, Horacy zaczyna od bardzo znanych słów, egzegi monumentum, czyli wybudowałem pomnik, a potem kontynuuje trwalsze niż ze spiżu. Spisz był bardzo popularnym materiałem starożytności, i to był najbardziej odporny y, na czas, materiał, ponieważ korozja się go nie imała, był bardzo trudny do ścierania, także wszystko to, co zostało zrobione ze spiżu miało, albo przynajmniej obiecywało y, trwałość. Tak? Więc pomniki zrobione ze spiżu, rzeźby zrobione ze spiżu, przedmioty wykonane ze spiżu mogły być bardzo, bardzo, bardzo długo w użytku i one się nie niszczyły. A Horacy mówi, wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu. Co to za pomnik? No to możemy się zastanowić, czy Horacy zmienił branżę i czy Horacy stał się nagle rzeźbiarzem, kamieniarzem, kimś tam, kto stawia tego typu konstrukcje. Nie. Pomnik choracego to jest pomnik trwalszy niż ze spiżu. Czyli pomnik zbudowany z czegoś niematerialnego, czegoś co, coś z czegoś Czego zniszczyć nie może upływ czasu, ani jak pisze horacy, padające deszcze, ani rozszalały wiatr, ani inne żywioły, które krążą po świecie i nadgryzają rok po roku ludzkie konstrukcje. Tak? Z czego zbudował horacy swój pomnik, ze swojego talentu, ze swoich wierszy, ze swoich przemyśleń, ze swojej filozofii, a także ze swojej biografii. Z tego wszystkiego zbudował horacy swój pomnik i fakt, że my o tym dzisiaj mówimy. Ja mówię, wysłuchacie być może być może z zainteresowaniem. To ten fakt świadczy na korzyść Horacego. Faktycznie, ten jego pomnik jest niezniszczalny, albo jest bardzo trwały, ponieważ mamy rok 2020 i my ciągle Horacego gdzieś tam próbujemy ogarnąć. A więc jego pomnik jest dlatego taki trwały. Ponieważ jest, należy on do tak zwanej kultury duchowej, czyli można ją przenosić bez wykorzystania jakichkolwiek nośników natury fizycznej, ponieważ nawet możemy kogoś nauczyć na pamięć tych wierszy i te wiersze pozostaną w tym samym, identycznym kształcie, w jakim skomponował je Horacy. No dobrze, w porównaniu do królewskich piramid, czy tych wielkich pomników, które być może Horacy mijał w starożytnym Rzymie jego wiersze zdają się być takie, no co to jest, nie? Papier nie, ale papirus, na którym były spisywane, być może. No co to jest, nie? Ktoś może powiedzieć, mój pomnik jest większy, wspanialszy, doskonalszy. A Horace mówi, nie, nie, nie. Twój pomnik rozgryzie czas. a Moich wierszy będą się uczyły na pamięć kolejne pokolenia i będę bardziej nieśmiertelny od Ciebie. Tak? Kolejne bardzo ważne słowa, po to brzmi non omnis moriar, czyli nie wszystek umrę. Tak? Uniknie pogrzebu cząstka nie byle jaka. Tak? No, Choracy też znowu tak czujemy, że troszeczkę się chwali, ale ma z czego się chwalić. Potem wytłumaczymy dlaczego. Choracy e, twierdzi, że nie cały umrze. No i ma rację. Choracy, jako, jako Rzymianin, chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, poganin, nie wierzył w nieśmiertelność duszy. No, w ogóle starożytni mieli ogromny problem, zwłaszcza Rzymianie. E, jak. jak uchwycić temat tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Były różne koncepcje. One były mniej lub bardziej mgławicowe i żadna konkretna wiara, nie religia, wyznanie do momentu nadejścia chrześcijaństwa nie gwarantowała ludziom tak silnej obietnicy życia na tamtym świecie. A choracy jako poganin, no Chyba był wyprany z wiary w to, że na tamtym świecie cokolwiek istnieje, a już na pewno niczego na tamten świat ze sobą zabrać nie można. To to doskonale wiemy. I Horacy upatruje swoją nieśmiertelność, albo przynajmniej swoją częściową nieśmiertelność, w fakcie tego, że w, jego, że w swoich wierszach zawarł cząstkę samego siebie. Jeżeli macie z tym problem, no to przypomnijmy sobie, że za każdym razem, kiedy zbliża się rocznica śmierci jakiegoś piosenkarza, muzyka. Pisarza, malarza, aktora, reżysera filmowego. To ludzie powtarzają, pamięć o tym twórcy tak długo istnieje, dopóki ma swoich słuchaczy, dopóki ma swoich odbiorców, widzów. Tak samo w naszych rodzinach, tak? Pamięć o kimś tak długo trwa, dopóki my go wspominamy, oglądamy te zdjęcia. I chociaż nie ma go fizycznie z nami, to jakaś cząstka jego istoty krąży pomiędzy nami, chociaż. On już de facto nic z tego nie ma. tak? Także choracy tak delikatnie się pociesza, chociaż jest to chyba troszeczkę próba ucieczki z tego pola, tak? ponieważ, ponieważ e, musi, się, musi się najeść tą skromną nadzieją, że będzie pamiętany i że będzie wspominany. My wiemy, że ta nadzieja aż taka skromna nie była. Potem pojawia się nam, bardzo ciekawy obraz, ciekawy, ale trudny, ponieważ Horacy zapisuje nam tutaj, albo odtwarza nam tutaj, realia religijne starożytnego Rzymu. Tak długo będę pamiętany, będę wciąż młody, pokąd na kapitol ma wstępować z milczącą Westalką Pontifex. No i tutaj chodzi o to, że. No, dobra, powiem tak. Westalka to jest kapłanka, Pontifex to też jest rodzaj kapłana. I tak długo będę pamiętany, dopóki będzie istniał starożytny Rzym. Starożytny Rzym, albo Rzym w tamtych czasach niestarożytny, tak, w czasach Horacego miał się bardzo dobrze. I ten starożytny Rzym mógł doskonale, tak, doskonale wyobrażać sobie, że jego panowanie nad światem, nad Europą będzie trwało bardzo, bardzo długo. Kto wie, czy nie, w nieskończoność. Tak. I Horacy, po części tak, wykazując patriotyczne uczucia. I Tutaj to chyba dosyć dobrze widać, bo Choracy był patriotą. Choracy yy, stara się powiedzieć takie słowa. Tak długo będę nieśmiertelny, tak długo będę wiecznie młody, tak długo będą ludzie mnie czytali, dopóki będzie istniał nieśmiertelny Rzym. Ale my wiemy doskonale, że potem za jakiś czas przyjdą barbarzyńcy, a Choracy będzie czytany dalej. A starożytnego Rzymu to już nie. Wie, to, a ze starożytnego Rzymu to już niewiele zostanie. Tak? Kolejne kwestie też są bardzo istotne. Pojawia nam się tutaj <coughs> Pojawiają nam się tutaj dwa elementy biograficzne Horacego. Horacy mówi o sobie tak. I niech mówią, że stamtąd, gdzie Eufidus huczy, z tego kraju, gdzie gruntom brak wody, gdzie Daunus rządził ludem rubasznym, ja z Nizin wyrosły. Tak, Horacy był. E, Horacy wyrosł z Nizin. Czyli Horacy. Był synem byłego niewolnika. Los niewolników w starożytnym Rzymie był przerażający. No niech świadczy o, drama, o, o dramatycznych sytuacjach, chociażby powstanie niewolników prowadzonych przez Spartacusa, które to powstanie zakończyło się oczywiście niewolniczą klęską, ale ci ludzie musieli być już do tego stopnia zdesperowani tak, tą brutalnością, sadyzmem i nieludzkim traktowaniem przez Rzymian, że w końcu podnieśli, podnieśli podnieśli głowy i odpalili jakąś taką pomniejszą, chciałoby się powiedzieć, rewolucję. Tak? Oczywiście przegrali, ale niech nam to coś powie o tym, jaki był los niewolników. I Horacy był synem byłego niewolnika. Zawdzięcza swojemu ojcu bardzo wiele. To właśnie dzięki staraniom ojca Choracy. Osiągnął wykształcenie, a potem mógł, na przykład, dzięki już swojemu talentowi, pracy, dzięki wysiłkowi, dzięki niesamowitemu samozaparciu, mógł choracy odwiedzić Grecję, gdzie tak naprawdę nauczył się nauczył się e... poezji. Tak, poezji. Przepraszam za tę zawiechę. Cóż to znaczy, że nauczył się poezji? To znaczy, że starożytna Grecja była Centrum tak naprawdę duchowym Europy podbitej przez Rzymian. Tak? Rzymianie zawsze mieli jakiegoś rodzaju kompleks w stosunku do Greków i jeżeli zatrudniali nauczycieli dla swoich dzieci, to bardzo często to byli właśnie, to byli właśnie greccy niewolnicy. Tak? A Horacy wyjechał do Grecji po to, żeby nauczyć się między innymi posługiwać, posługiwać. Piórem, czyli nauczyć się pisać wiersze, tak w największym skrócie rzecz ujmując. I nauczył się, i przywiózł tę wiedzę do Rzymu, i zmusił rzymską łacinę do tego, żeby przemawiała w końcu przepięknym, poetyckim językiem. To było bardzo trudne, to było bardzo trudne, naprawdę możecie mi zaufać, żeby ten język zdobywców, czyli Rzymian, łacina była językiem bardzo konkretnym, służącym do Komunikowania się ludzi, którzy mieli podbijać świat. tak, Żeby ten język maciński zmusić do tego, żeby w tym języku powstawały przepiękne utwory poetyckie. No i Horace mu się to udało. A więc choracy, w tym wierszu nie dość, że twierdzi, że nie umrze i wiemy o tym, że tak się stało. Twierdzi, że jego pomnik z jego twórczości i biografii, i talentu, i myśli, i filozofii. Jest trwalszy niż piramida egipskiej. Tak jest, tak? to jeszcze yy, dumny jest z tego, co osiągnął za swojego życia. Tak, czyli z nizin wyrósł jako syn byłego niewolnika, stał się przyjacielem najpotężniejszych ludzi w starożytnym Rzymie. Tak? Ci najpotężniejsi ludzie w Rzymie zafundowali mu pod koniec życia w Wille, dokąd mógł się na prowincji, dokąd mógł się wyprowadzić, żeby uciec od tego hałasu milionowego miasta Rzym. Tak? Czyli osiągnął nieprawdopodobny sukces. Yy, yy, zawodowy, osobisty, mógł umrzeć jako ktoś spełniony. A fakt, że my dzisiaj o nim rozmawiamy tak? i pewnie zabralibyśmy jego twórczość gdzieś w kosmos, uciekając przed yy, czekającą nas katastrofą, świadczy o tym, że miał rację pisząc. Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Pozdrawiam. Trzymajcie się.